Trik na Ubera. W niektórych krajach jest dodatkowy podatek, na przykład lotniskowy. Uber musi zapłacić lotnisku opłatę za to, że może stamtąd odbierać klientów. Więc wychodzisz z lotniska, przechodzisz 300 metrów i zamawiasz Ubera nie na lotnisko, tylko na tą ulicę, na której stoisz. I nagle się okazuje, że może być nawet 80% taniej. Jak? Nie wiem, no ale tak jest.